uroczystości 23 sierpnia. To jest święto zainicjowane przez Unię Europejską, a właściwie Parlament Unii Europejskiej. I tutaj właśnie od 4 lat obchodzimy taką uroczystość. Znaczy, to jest pretekst, żeby można było powiedzieć coś o ofiarach stalinizmu, a właściwie o ofiarach w ogóle represjonowanych ludziach. I to jest ten tekst dla pani. On był już ogłaszany. Tak. Z tym, że jaka jest treść, jaka jest intencja, więc nie chodzi o to, żeby lansować Unię Europejską i Parlament Europejski. Oczywiście, że nie. Podobny pogląd jak pani, natomiast jeśli chodzi o wykorzystanie, więc oni doszli do wniosku, nie wiem kto im tam podpowiedział, żeby w 2009 roku uchwalić taką ustawę do obchodów uroczystości, właśnie oddanie hołdu ofiarom stalinizmu i nazizmu w dniu podpisania Ribbentrop-Mołotow tego układu. No ja wykorzystałem to, prawda? I teraz namawiamy wszystkich w Polsce, żeby organizowali takie uroczystości, prawda? Bo jest okazja, bo jest, jak pani wie, od lat działa bardzo praktycznie, bardzo surowo ta uchwała, czy takie ustalenie grubej kreski, że nie wolno mówić o pewnych rzeczach, prawda? Było, minęło, prawda? Teraz mamy nowe problemy. Zapomnijmy. To wrogowie Polski nowej, tak każą nam tak zasnąć i tak nie pamiętać o naszych ojcach. Idźmy znowu do nowej fazy błędy wypaczeń. Poprawność znowu, polityczna. Tak. Lekka. Żyjmy sobie tak. Tak. Bawmy się. Nie? Ale tutaj warto powiedzieć o tym, że pan także ma to zdanie, że powinny się, jeżeli dzień jest ustalany ofiar dwóch totalitaryzmów, to powinno być nazwane stalinizmu i hitleryzmu. Tak, tak, się zgadzam. Ponieważ per analogia, jeżeli bierzemy słowo stalinizm od Stalina, tak, to bierzemy słowo hitleryzm od Hitlera, tak, tak, żeby zaznaczyć, o co chodzi, a nie nazizm, bo nazizm... Ale właśnie oni chcieli złagodzić to nazwę. No, złagodzić chyba, właśnie. Oderwać od odpowiedzialności niemieckiej. Tak, tak, na życzenie Niemiec. I my na to się nie zgadzamy. Tak samo zresztą jak nie zgadzamy się na przeniesienie z Bonn do Berlina zjednoczonej, w zjednoczonym RFN z NRD stolicy. Tak, no, ale to bo jest nikt się Polski nie pytał, czy my się zgadzamy, a my się nie zgadzamy, bo wiecie państwo, gdzie Berlin leży, nie? Tak. A gdzie Bonn leży. I to jest po prostu antypolskie działanie. Jak również usuwanie, nazywanie hitleryzmu nazizmem. Po prostu... Tak, zbrodnie hitlerowskie były przez wiele lat używane tym terminem. Tak, one były w PRL-u używane i to jest słuszna nazwa. Tak, oczywiście, tak. Można dodawać niemieckiego hitleryzmu. Dla Polaków to jest jasne. To był gest życzliwości wobec Niemców. Ale nie nasz. Życzliwości my stawiamy, bo rząd londyński, o którym tutaj dzisiaj ale i tak dobrze się stało, że oni w ogóle mówią wijamy. Z tym, że no, na ale jak miejscu, oni to zamienią, ten rząd... Na pierwszym miejscu stawiają nazizm. Nazizmu i stalinizmu, a ja odwracam. Stalinizmu i nazizmu, jeżeli... I hitleryzmu. W każdym razie prezydent rządu drugiej RP wyliczone zostały odszkodowania należne od Niemiec dla Polski na 1 bilion dolarów amerykańskich, czyli 1000 miliardów dolarów amerykańskich. Ale byśmy to... Więc o jakie tu pieniądze też chodzi? To byśmy ci są takie głosy, że tym złodziejom, Dudkiewiczom, Szczynukowiczom i innym tych pieniędzy w łapy nie należy dawać, ale... Ale oni sami będą. Jednak to, że Polska nie upomina się o po pierwsze zawarcie traktatu pokojowego po II wojnie światowej, to jest polską racją stanu, i zabezpieczenie granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej we wzmocniony sposób, bo mamy 3 traktaty graniczne,
między... Pani chciała to, czy już tak, nie ma? To bardzo chętnie. Bo ja, dziękuję bardzo. No to są dla mnie sensacyjne. Bo ja zbieram, mało jest tych dokumentów, zbieram, bo... No, są niszczone, więc jeśli będę szukać chyba... wydawcy, żeby wydać tak. książkę pod tytułem Restytucja drugiej RP, czy... Restytucja, no po prostu... Tak, jeśli chodzi o dokumenty, to niszczone były od 70 roku opozycyjne Robcio, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela. To niszczono i do tej pory się na przykład mówi o tym, że KOR zajmował się sprawami represji. Natomiast nie wspomina się, że organizacją pierwszą legalną, nie legalną, ale publiczną organizacją, która rzeczywiście się ujawniła, to był Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Z tym, że tam też próbowano wepchnąć. No właśnie. Ale nie udało im się zakotwiczyć, ale za to Polacy rzeczywiście, tak zwani szaby zgoje, i tam występowali. Czasami wystarczy kilku agentów wepchać, żeby tak. potem zdyskredytować i po prostu nie, więc myśmy skompromitować organizację. I Katowic, bo tam Świtoń z kolei w Katowicach tak. działał, także... O, wielkie zasługi z tym krzyżem papieskim na żwirowisku w KL Auschwitz. Tam też takie zakłamanie. Tak, ale z tym, co ty mówiłem, zaczynałem mówić o tych dokumentach, więc... Solidarność też niszczyła dokumenty niewygodne. I w 1989 roku bezpieczeństwa zwróciła mi uwagę do jeszcze dziewięćdziesiątych działach bezpieczeństwa, że mówi, proszę pana, pan pisze ciągle, że my niszczymy te dokumenty. A wszystkie dokumenty dotyczące pana działalności niszczyła Solidarność. Zgłaszali takie konkursy, zbierali materiały, żeby się okazywało, niszczyli ten dokument. Znaczy, po prostu ci ludzie brali pieniądze, jacyś tramwajarze, kolejarze, prawda, czy to zbierali te materiały i później te nazwiska się rozpływały w niebycie. Z tym, że bardzo dużo poniszczyli. Ja mam część tych materiałów, ale część tylko, dlatego że docierały do mnie, nie wiem skąd, być może, że nawet przez życzliwych SB, prawda, że przesyłano mi te ataki na mnie na przykład. Zresztą mieli do mnie pretensje niektórzy z Solidarności, że moje artykuły krytyczne wobec Solidarności, nawołujące do odpolitycznienia związków zawodowych, były drukowane przez partię, partyjne pisma i faktycznie, ale ja nie miałem żadnego wpływu na to. To były dokumenty, artykuły stanowiły takie dokumenty ogólnie dostępne, bo ja pisałem, już wtedy miałem ksero, dzisiaj zresztą mam takie dość, tylko nie wykorzystuję, takie aktywne, powiedzmy, ksero, które chyba 5000 odbitek robił w ciągu godziny. Ale to mam w garażu, jak wiele dokumentów, i nie wykorzystuję tego. Mam takie indywidualne ksero i z tego korzystam. Także wszystkie te dokumenty to robię na moim takim prywatnym. Było wiele takich akcji, powiedzmy, świadczących o życzliwości wobec tych naszych inicjatyw, jeśli chodzi o obronę ludzi represjonowanych. Między innymi zdziwiło mnie, jak w 90 roku pan tak podał swoje nazwisko Wiśniewski, powiedział, że my wyposażymy pana w odpowiednie środki techniczne, bo ja narzekałem, że nie mamy kamery wideo, że nie mamy ksero, komputera. I tu nagle z Warszawy przyjeżdżał facet z samochodem i przywozi kamerę filmową. Przywozi właśnie wideo
telewizor kolorowy i komputer. Ja podziękowałam temu panu. Zresztą mieliśmy bardzo dużo życzliwych takich gestów. Na przykład prokuratury nas wspierały, wysyłając tak zwane, kierując tak zwane nawiązki. To po 100, 200 zł, bo to dotyczyło drobnych rzeczy. Przez kilka lat dostawaliśmy te pieniądze i mieliśmy lokal. Rzeczywiście mieliśmy nawet, był okres, że mieliśmy nawet 12 osób etatowych. To przysyłała nam, Urząd Zatrudnienia nam przysyłał tak zwane interwencyjne etaty. Czyli musieliśmy płacić 20%, a oni 80% pokrywali. Bo tam pracowali dyrektorzy, doktorzy na przykład, rusycystka pracowała, prawniczka pracowała, kilku prawników zresztą pracowało, bo nie było dla nich zatrudnienia. I korzystali z tych etatów właśnie. Przydałby się teraz taki